Biegłem jak baba, no, po prostu. Tak, machałeś rączkami. O Jezus Maria, pamiętasz? Moja suknia była przepiękna. Zamówiłam ją, słuchajcie, na internecie za 600. Za 600? Tak, przyjechała gdzieś tam z Anglii. Szła. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Popularność przyniosła jej telewizja, ale równie dobrze radzi sobie sama w internecie. Basia Kurdej-Szatan na swoim Instagramie zgromadziła blisko 900 tysięcy obserwujących. Rozpoznawalność przyniosła jej gra w reklamach i serialach, ale od lat występuje także w krakowskim teatrze Varieté. Obecnie gra w musicalu Chicago. W 2015 roku nagrałem z nią wywiad, który zdobył blisko 650 tysięcy odsłon, a niebawem na kanale pojawi się odcinek z serii Gwiazdy i ich pojazdy z udziałem jej wyjątkowego Jaguara. Natomiast najpierw chcę zaprosić Was na wywiad, który z pewnością uciszy tych, którzy są zdania, że nie potrafi ona prowadzić samochodu. Mówiłeś, że jakaś akcja była po ostatnim, tak? Że nie zauważyłam? Że co? Tak, po ostatnim wywiadzie była taka sytuacja, gdzie chyba nie zauważyłaś na... Że ktoś nas wyprzedza? Tak, że ktoś nas wyprzedza, no, na jednej z ruchliwych ulic w Krakowie. Ale i co, i ludzie się zbulwersowali? No i ludzie troszeczkę się zbulwersowali. A dlaczego? No bo stwierdzili, że wymusiłaś na nim pierwszeństwo. No dobrze, ale co? Że co, nie umiem jeździć od razu, czy co? Wiesz, no, napiszcie, co o tym myślicie. A swoją drogą, Basia właśnie była już u mnie 2 lata temu, gdzieś mniej więcej. Czwarty odcinek w historii kanału pod względem wyświetleń, także no, piątyczkę. Boże, no co, czuję się zaszczycona, nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji. Wyprzedził cię tylko Tede, Margaret i Tomasz Knapik, jeśli dobrze pamiętam, więc jest, świetnie, jest fajnie. Pozdrawiam wszystkich. A Martyna Wojciechowska była? Nie, Martyna. A widzisz, Martyna wie wszystkich, wyprzedziła. No, zobaczymy, także wiesz, zaproszenie z pani Martyną wysłane do pani. Okay. W tej chwili. Jeszcze się nie zdecydowała. No dobra, co, jedziemy? Jedziemy. W ogóle, Basiu, szacunek dla ciebie, że ty chcesz tego malucha dzisiaj prowadzić. Poczekaj. Muszę sobie lusterko, no właśnie. Jest okej? Okay? Trochę jestem niższa od ciebie. No. Dobrze. Jedziemy. Czekaj, mam jedynkę? Chyba mam. Ja pierdzielę. Dobra. No bo jednak to nie jest takie proste. Czekaj, dokąd prowadzić jedziemy? Przed siebie. Zobaczymy, jak znasz Kraków. Ale ja lubię. O, Beatka, moi ludzie z teatru. Czekaj, kurwa. W ogóle a propos tych smaczków związanych z ostatnim wywiadem, to się też dowiedziałem, że biegam w sposób bardzo niemęski, bo kiedy z dachu spadły okulary, które zostawił sobie operator, ja po nich wybiegłem z samochodu, to gdzieś tam podobno i w sumie nie sposób biegłeś? Się z wami, drodzy widzowie, nie zgodzić, no biegłem jak baba, no po prostu. Tak, machałeś rączkami. O Jezus Maria, nie? Pamiętasz? Nie pamiętam, ja sobie robię. Ale przestań. Tak było trochę. No widzisz, ciebie też hejterzy dotykają. Tak jest. Co zrobić? Taki świat. Ale też. Jeszcze spojrzałem sobie na komentarze. Ludzie, ona się rodzicom udała. Ktoś taki komentarz ładnie napisał. No dziękuję bardzo moim rodzicom, naprawdę. I oczywiście temu, kto to napisał. A nie jest tak troszeczkę, że coś w tym faktycznie jest? Wspieramy się bardzo i bardzo się kochamy i dopingujemy, ale jest coś takiego, że zawsze by się chciało, żeby jeszcze było lepiej. Tak jest z bliskimi, nie? Chyba. No trochę tak jest. I w związku tak jest zazwyczaj, że zawsze mało, wiesz, no. Ale myślę, że są bardzo, bardzo ze mnie są dumni, na pewno. Zresztą nieraz mi to mówią. Bardzo mnie kochają, to wiem. Ale wiesz, no pewnie mama by chciała, żebym jeszcze może w jakichś innych filmach zagrała. Ciekawszych, może bardziej, wiesz, niż tylko tak jak ostatnio. Co, w lewo czy w prawo? Mieliśmy jechać w lewo, pokazywała mi się, że Tauro na nie, pokazywałeś mi coś palcem i nie wiedziałam, co zrobić. Tamtą stronę, to może zawróć. A no to wiesz, to jak mi pokazujesz z boku coś takiego, to ja tylko widzę, faktycznie miałem rączkę za rękę. Dobra, za, może być ale teatr, możemy też tędy jechać, no żadna w sumie. Ostatnio trafiłem na informację, że twoja siostra też jest aktorką. Czy nie wydaje ci się, że
dla rodzeństwa osób bardzo, bardzo popularnych, będących na takim piedestale, może być to jakiś, nie powiem, problem. W prawo, możemy w prawo jechać. Jakiś problem albo zgrzyt, kiedy też chciałyby odnieść duży sukces w tej samej branży, w bliźniaczej branży, a jednak to wiesz, moja siostra moja jest. Moja siostra akurat mieszka w Gdyni i tam sobie osiadła, ma dwójkę dzieci, pracuje w teatrze muzycznym w Gdyni, w którym po prostu gra spektakl za spektaklem, ma cały czas, prawie codziennie, ma tam pracy mnóstwo. Dodatkowo w weekendy studiowała jeszcze dziennikarstwo i jeszcze zarządzanie. Strzałeczkę coś mamy. Tam. Tak, wiem, no właśnie w prawo, tak? Jedziemy? Tak. Także ona naprawdę bardzo dużo robi. Gdyby chciała przyjechać do Warszawy i chodzić na castingi, to by to zrobiła, ale ona po prostu nie chce, bo czuje się tam dobrze. Bo czuje się tam dobrze, czuje się spełniona, wiesz, jak kiedyś będzie miała więcej czasu, to może sobie przyjedzie do Warszawy i popróbuje, ale ona tego nie chce, ona się, wiesz, my się bardzo kochamy z siostrą, my się naprawdę wspieramy, jesteśmy dobrym rodzeństwem i raczej zawsze mi pomaga, no, zawsze mogę do niej zadzwonić z jakimś problemem, poprosić o radę, zawsze się, wiesz, zawsze mnie wesprze. Powiem mądre słowa, mam bardzo mądrą siostrę. Ale poza mądrą siostrą masz też męża, z którym tworzysz doskonały team. Widzę, że nawet na twoim fanpage'u oficjalnym na zdjęciu w tle jest nie tylko twoja postać, ale też męża obok. Słyszałem, tak, że obydwoje macie naprawdę mocne temperamenty. Jesteście osobami z charakterem. I teraz pytanie, jak przetrwać w związku z osobą, która ma charakter, jednocześnie samemu mając dużo do powiedzenia? No wiesz, to jest tak, że zawsze są wzloty i upadki w związkach. Myśmy też mieli jakieś swoje gorsze momenty, gorsze okresy. Ale to, no to wiesz, samemu trzeba dojść do tego, żeby sobie uświadomić, że to jest ta osoba, że to jest ten mężczyzna, z którym chce się spędzać życie i po prostu... No i wiesz, no poznajemy się tak naprawdę, znaczy poznajemy, no już się znamy, ale te pierwsze lata to były lata, kiedy się poznawaliśmy, wiesz, sprawdzaliśmy, mieliśmy różne wątpliwości, wiesz, zastanawialiśmy się nad nami, nad związkiem i na szczęście przetrwaliśmy te jakieś gorsze chwile i wszystko jest dobrze, no i nauczyliśmy się też reagować na siebie, wiesz, na to jak, wiesz jak to jest, no, jak ludzie są, no wiadomo, każdy jest z innego domu, każdy ma inne przyzwyczajenia i, a że my oboje jesteśmy dość uparci, no to każdy próbowało ciągnąć w swoją stronę i chciało, żeby było tak jak u mnie na przykład, ja chciałam, a Rafał tak jak u niego. I przez to były zgrzyty, bo chcieliśmy też czuć trochę wolności w tym wszystkim. Czyli wygrał kompromis. Wygrał kompromis, no ale też jakaś taka dojrzałość po prostu już w tym związku, która nastała tak w pewnym sobie, momencie. Tak sobie myślę, że w życiu osoby publicznej, będącej ciągle w rozjazdach i żyjącej w amoku i w presji takiej społecznej, to rutyna w postaci rodziny, związku małżeńskiego i takich wielu innych codziennych, normalnych rzeczy, to jest wręcz wybawienie, nie? Taki duży fundament stabilności. No tak, mam teraz tak, że jak wracam do domu po pracy, to czuję taki relaks i swobodę i mam tak, że jak dużo pracuję, to tęsknię za tym, żeby trochę więcej pobyć w tym domu, po prostu wiesz, wyłożyć się na kanapie, obejrzeć coś albo nie wiem, no, po prostu pobyć, coś porobić pożytecznego w tym domu. Przed nami na rondzie Mogilskim rośnie budynek przed laty nazywany Szkieletorem. On jest starszy ode mnie, od ciebie razem wziętych. Tak. Natomiast myślę sobie, że to będzie idealne miejsce na zaręczyny dla wielu par w Krakowie za jakiś czas. Pewnie jakaś restauracja będzie na górze. Ale trochę ryzykowne, wiesz, żeby się to nie zawaliło, bo to stoi tyle czasu. No może. Ale powiedz mi, pamiętasz swoje zaręczyny na pewno? Jak to wyglądało? W górach, na nartach. Na śniegu, w kasku, w kombinezonie było bardzo zabawnie. Wyglądaliśmy trochę jak kosmonauci. Właściwie jak narciarze, no po prostu, ale byliśmy sami wtedy na stoku.
było bardzo romantycznie. Mówi się, że 1/3 związków próby 5 lat nie przetrwa. Mówię o związkach małżeńskich. Mm-hmm. No zastanawiam się, mamy 7. Tak, z czym to jest związane, bo przecież ty masz ten staż już trochę większy, jesteś w stanie się jakimś swoimi spostrzeżeniami podzielić. Mi się wydaje, że to wynika z tego. Tak. Wiem, tylko patrzę. Ten hamulec jest straszny. Niezmiennie, wtedy też narzekałaś, pamiętam. To wynika z tego, tak mi się wydaje, wiesz, jeżeli ludzie na przykład nie są ze sobą wcześniej ileś lat i nie mieszkają ze sobą, no to nagle, jak się pobiorą i zaczynają mieszkać, tworzyć dom wspólnie, tworzyć rodzinę, to nagle, no wiesz, no nagle wtedy wychodzą zgrzyty, no po prostu i ludzie, nie wiem, no mając w świadomości, że wiesz, że już się pobrali i że już nie ma odwrotu i będą musieli z tym żyć, co właśnie im przyszło i z tymi problemami, które nastały, zaczynają, tak mi się wydaje, że zaczynają panikować. Jakoś panikować w tym wszystkim, że nie chcą tego. A tak naprawdę nie trzeba, bo wiesz, bo gdyby nie było tej świadomości, że... nie to, że nie jestem za ślubem, tylko chodzi mi o to, że jeżeli ludzie po ślubie dopiero rozpoczynają wspólne życie w jednym mieszkaniu, to muszą wziąć poprawkę na to, że pierwsze lata to będzie docieranie się. Tak jest zawsze. Jeżeli nie przetrwają tej próby czasu, no to się rozstają. A szkoda, bo wiesz, z jakiegoś powodu... Coś ich chciało do wspólnego życia, sobą, prawda? Jasne. No ja cały czas tak właśnie sobie myślałam, no, że z jakiegoś powodu pobrałam się i chciałam tego, no to czemu to ma się nagle popsuć, wiesz, no ja też, my też po 3 latach związku pojechaliśmy sobie pierwszy raz na 2 tygodnie sami, akurat wtedy na Malediwy, to był taki nasz spóźniona podróż poślubna i wtedy uświadomiłam sobie, że to jest naprawdę ważne dla związku, dla pary, która też ma dla par, które mają dzieci, żeby czasem chociaż wyjechać wspólnie, tylko we dwoje, na, nie wiem, no chociaż parę dni, ale to jest ważne, żeby poczuć znowu, wiesz, tę swobodę, żeby znowu zobaczyć tego człowieka, w którym się zakochało ileś lat temu, bo przez to, że świat mamy teraz taki mocno zabiegany i ludzie są zapracowani, zmęczeni, no to się, wiesz, zapomina o tym w tym momencie i się ludziom wydaje, że nie, coś nie gra, nie pasujemy do siebie, musimy się rozstać, a to nie tak. Faktycznie, wiele razy trzeba odbudowywać coś, co... Nie, prosto czy w prawo? Wiesz co, mamy jeszcze chwilkę, ale możemy jechać prosto, dobra, jeszcze i sobie zawrócimy. Tak. Możesz nawet skręcić tutaj w lewo teraz, za tym Fiatem chyba, czy Seatem. No. Fiatem. Okej. Okay. To jest bardzo ważna rzecz, którą mówisz, bo ja myślę sobie, że w internecie za mało się mówi o tych wartościach fundamentalnych, a dużo się opowiada o rzeczach, które są płytkie i ulotne, więc cenię sobie te rozmowy i te twoje wypowiedzi. Świetnie. Natomiast powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiłaś o tym docieraniu się, o tych zgrzytach, czyli ważna jest taka rzecz, żeby sobie uświadomić, że w pewnych momentach warto odpuścić i dać tej drugiej osobie postawić na swoim, tak? Nie postawić na swoim, tylko po prostu odpuścić, no, że ja, bo druga osoba też musi sobie takie rzeczy uświadomić, wiesz, że to musi być obopólne, to też nie może być tak, że ktoś terroryzuje wszystkich, wiesz, no. To musi być obopólne, także no też nie mówię, że zawsze się to uda, bo czasem się zdarza, że ludzie po prostu do siebie nie pasują, no nie mówię, że to jest na siłę, wiesz, że trzeba się tutaj teraz kompromisów szukać, ale warto spróbować. Jeszcze ci muszę 2 pytanka zadać od widzów. Można zobaczyć cię w wielu różnych sukniach i kreacjach ślubnych, ale są to jedynie kreacje z planów seriali, sesji zdjęciowych, pokazów mody, w których brałaś udział jako modelka. Czy będąc już od kilku lat mężatką i zakładając na siebie różne nowe, fajne, ślubne projekty, zmieniłabyś suknię, w której sama szłaś do ślubu? Jak w ogóle wyglądał ten dzień? Nie zmieniłabym. Moja suknia była przepiękna. Zamówiłam ją, słuchajcie, na internecie za 600. Za 600? Tak. Przyjechała gdzieś tam z Anglii. Szła pocztą.
przyjechała i była przepiękna, taka jak na zdjęciu, aczkolwiek nie do końca taka jak na zdjęciu, bo nie miała trenu, który był na zdjęciu, ale nie przeszkadzało mi to specjalnie, stwierdziłam, a dobra, przynajmniej nie będzie mi się nic ciągnąć. A ciocia moja, która jest krawcową, trochę mi zwęziła tu i tam, gdzie było trzeba. I na szczęście wszystko było dobrze, ale była naprawdę piękna. Dobrze, to było pytanie od Karoliny z kanału Długo i Szczęśliwie. Czy się ze mną umówi? Pyta Emil Pużycki. Znasz Emila, czy nie? Nie znam. To ci pokażę Emila. Zresztą ty masz... Emilu, kochany. Tutaj jest Emil. No, cześć Emil, no strasznie fajny jesteś, słuchaj, ale mam męża. Zapraszam cię za to na spektakl jakiś, no. Zawsze potem możemy się przywitać. Dobra, tyle by tego było na dzisiaj. Fajnie, dzięki. Super, dziękuję bardzo. Mua. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.